Normalnie lepiej jak nie jeden facet. Siemano, jesteśmy dzisiaj u Karoliny i z niczego, bo w sumie masz taki pokój nic, będziemy robić biuro. Tak. Dlaczego biuro, powiedz? W ostatnim czasie mam bardzo dużo pracy i chciałam znaleźć takie właśnie miejsce, w którym będę mogła więc popracować. I okazało się, że właśnie w moim mieszkaniu jest jeden taki pokój, aha, pusty, nieużytkowany. Okej, to strasznie wygadana jesteś, to chyba nie jest widać przed kamerą, co? Nie, nie jest. A co robiłaś? Zagrałam krasnala. Okay. Dobra, krasnalku, lecisz w takim razie z nami i pomagamy Agnieszce i Jarkowi w tej metamorfozie. Dobrze, ale pomimo tego, właśnie, żeby to było miejsce do pracy, to na pewno też będzie przytulnie. Mam nadzieję i to na pewno sprawią rośliny. Poza tym głównym akcentem takim będzie ciemna ściana ze sztukaterią, będzie fajne oświetlenie industrialne, będą zasłony, będą półki z roślinami, no i cały regał, gdzie będziesz mogła trzymać całą swoją dokumentację. A jeszcze będą lustra, żeby się czasem przejrzeć. Nie za dużo? Nie? Standardowe. Jeśli chcecie zobaczyć, ile nas będą kosztować poszczególne elementy tej aranżacji, poczekajcie do końca odcinka. Aga, a czy oprócz zasłon bierzemy coś jeszcze dla Karoliny? Tak. Przez to, że tworzymy jej takie domowe biuro, damy jej też rolety, które na pewno fajnie się tam sprawdzą. Najpierw jak je w ogóle mierzyć? Jeśli mamy ramę okienną, musimy zmierzyć sobie szerokość i wysokość szyby, plus dodać około 2 cm z jednej i z drugiej strony i mamy gotowy wymiar. I na tym przykładzie widać? Taką roletę w sumie weźmiemy. To jest roleta tak zwana dzień-noc, czyli możemy sobie ją całkowicie zasłonić lub odsłonić i wpuścić trochę więcej światła do pomieszczenia. Okay. To jest fajne, praktyczne rozwiązanie. Poza tym mamy rolety plisowane, mamy rolety z tkaniny, albo gładkiej, albo bardziej dekoracyjnej. Także szeroki wybór. Zaraz coś znajdziemy. Folię mamy zdjętą. Dobra. Tak co 10 cm. Od końca? Może być z tej, jak ci wygodniej. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I po tej linii. Tylko musimy równo sobie tam. Ale nie bój się, nie bój. No i. No jest. I dociskamy. Jest, tak? O, dobra. Pomalować to można? Zawsze jak możemy. Kolorek? Możemy. Tutaj będziemy malować w kolorze ściany. Tą samą farbą, którą. Ściana. Ściana będzie, to też taki też. Też. Jak najdłuższe ruchy, żeby ładna struktura nam później wyszła, prawda? Normalnie lepiej jak nie jeden facet. Ładnie, ładnie. Dodaje ta sztukateria takiego, jak to powiedzieć, Agnieszka? Elegancji. Tak. Ja zawsze lubię używać słowa eklektyzmu, a ona nie pasuje do tego, ale też brzmi tak elegancko. Nie, dlatego że w eklektyzmie jest połączenie starego z nowym, ale też jest mieszanie. Tak, no trochę, w sumie masz rację, bo mamy podłogę. Czyli trafiłem z tym słowem? Tak. Mamy takie kostki drewniane, które właściwie same w sobie już są fajnym elementem wyposażenia i mogłyby zostać takie naturalne, ale myślę, że do tej grafitowej ściany nam będzie pasować kolor czarny, będzie tak bardziej elegancko. Też, no, też tak myślę. Dobrze. To co? To jedziemy z tematem, ty pędzelkiem. Ja pędzelkiem. Możesz sobie tak odcinać w środku rogi na przykład, tam gdzie wałek
nie dotrze. To są kostki modułowe, więc możemy je ustawiać też w dowolny sposób i łączyć ze sobą. Mhm. Także na koniec zobaczymy, jaka konfiguracja najbardziej nam będzie pasować. To widzisz, że dobrze kryje, prawda? Tak, 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 tak. Jest to farba do drewna. Jest bardzo szybko schnąca, także myślę, że gdzieś za godzinkę albo pół nawet już będzie wszystko gotowe. Montujemy rolety poza zasłonami, ponieważ biurze się przydadzą, na przykład żeby słońce nie padało w monitor i żeby było wszystko dobrze widoczne. Żeby nie padało czy nie wpadało? Nie padało. Żeby nie oświetlało zbyt mocno monitora. Okej. Okay. A tutaj mamy receptę, jak to zrobić. Receptę. Czytaj. A jakieś klosze do tego? Nie, nie ma żadnych kloszów. To jest lampa industrialna, więc żarówki są na zewnątrz. To moja prowizorka też mogła tu zostać i też by było ładnie. Mamy finał. Karolina, jak Ci się podoba? Bardzo, bardzo mi się podoba. Jestem mega, mega zaskoczona efektem. Okej. Z nic stało się wielkie coś. Już wiadomo, do czego służy ten pokój, prawda? Tak. Wspólnymi siłami zrobiliśmy naprawdę sporo. Głównym akcentem jest ta ściana grafitowa ze sztukaterią. Jest to bardzo szybki efekt, który nadał elegancji. Do tego masz spory regał na wszystkie swoje dokumenty, ramki, dodatki. Jest też sporo roślin, które fajnie pasują do sofy. Są zasłony, są rolety. Mamy fajne industrialne lampy oraz mały akcent świąteczny, tak, mała choinka świecąca. Już lepiej sobie tego nie mogłaś wymarzyć. Nie. Słuchaj, życzę Ci dużo fajnych, kreatywnych pomysłów w tym miejscu. Pracuj tyle, ile chcesz, ale pamiętaj, że czasami trzeba ten gabinet zamknąć i odpocząć. Dokładnie, okay? Dokładnie. Tak. Dziękuję bardzo. A pamiętajcie, żeby nas lajkować, komentować, subskrybować, oglądać i oglądać sobie. Pa!